Cześć, siemanko, sensor Roszek, witam was w kolejnym horroku. Dzisiaj zagramy sobie trochę inny tytuł, bo Metamorphosis to chyba jest ogólnie z rzutu izometrycznego będzie akcja się działa, jakby kamera. Więc tu jest trochę coś innego już. I może... To jest trochę wzorowane jakby klimatem na Clock Towerze jedynce. Albo przynajmniej dwójce. I tu w sumie może być dość ciekawe, jakby... Wow, że ustawienia w ogóle są. To już jest. Jeśli są ustawienia w grze, to już jest duża szansa, że. Oczywiście ja to wam podgłośnie, żeby nie było sobie też. Zacznijmy, zobaczmy, czym jest Metamorphosis, bo jestem w sumie bardzo ciekawy. Dobra, jesteśmy w grze. Czy tak jak mówiłem, izometryka mamy. To jest 20 klatek. A jak Clock Tower. Przejeżdżamy do Mansion. Albo bardziej nawet Alone in the Dark, bym powiedział. O tak. Pierwsza część Alone in the Dark. Oczywiście nie remake ten, co wyszedł. Remake to... Już odpuśćmy sobie. Ale... Stary Alone in the Dark bardzo tutaj widzę. Aha. Don't you know that the third floor is of the limits? Aha. Sorry, we're just... Shoo, we're gone. Okej, trzecie piętro jest zamknięte. Tu nie wejdziemy. Nie mogę tych drzwi otworzyć. Znaczy nie wiem jakie jest sterowanie. It will be staying silent. Okej, czyli pogoda po prostu jest spierniczona na zewnątrz. Rezydentowe otwieranie drzwi. Mi się podoba. O? Czy to osoba? Hello? Jak ona widzi w tym osobę, to ja nie wiem. Zimna jest. Mam jakieś inwentory w tej grze w ogóle? Chyba nie. Książki na temat botaniki, naturalizmu i tak dalej, okej. Okay. The collector animals begin... Okej. Okay. Czyli nic ciekawego. I need candy to light the... Okej, okay, musimy rozpalić ogólnie w tym kominku. No tu chyba nic nie zrobimy na razie. Idźmy do tego, do main hallu. Tu też chyba jakieś drzwi jeszcze były. Na trzecim piętrze pewnie ten jest, właściciel. O, są te drzwi. Okej. Okay. Jakieś zapalniczka może będzie, jakieś coś do zapalenia. Okej. Okay. Tego nie weźmiemy. O, nice. No to niesie. Mamy ten, za tym. Za obrazem był klucz. W kształcie jakby kości. Się muszę napić. Idealny czas, żeby się napić. Jak uwielbiam loading screeny, aka drzwi. Dobra, mamy drewno. Ten klucz będzie pewnie do trzeciego piętra. Albo tu się coś otworzy, jak zapalę. Dobra, pali się. Teraz to pewnie się rozgrzeje. There, Mrs. Speed. I have a lead for five points for you. I want to. I was gonna use it only once. Achiu! Chyba się przeziębił. Czy to faktycznie jest osoba w tym? Tio.
My name is Cass, czyli nasza postać Cass się nazywa. Cassandra pewnie. Czekajcie, czy teraz trzecie piętro będzie dostępne? Teraz trzecie piętro powinniśmy mieć otwarte, nie? Naprawdę. There you are! O właśnie. No to Baron jest. O, no teraz możemy iść, ona idzie ten odpocząć. Teraz możemy sobie pójść na trzecie piętro, zobaczyć co jest. Leży. Co to jest? To plemiki są? Nie, nie wchodźmy w to. Pójdźmy zobaczyć do tego chłopa, tego kamienia. Czy on nam coś powie na ten temat? Bo jeśli tu są zakończenia, to pewnie. A może się zrobiło na zewnątrz, czy nie, nie zrobiło się. Może tu się teraz sobie pogoda poprawiła, nie? Może on nam powie coś jeszcze. To samo. A jakbyśmy te gazety, znaczy te książki zobaczyli? Czy chyba tam musimy iść? Czyli musimy tam wejść chyba. Bo nic więcej nie zrobimy. No bo tutaj przy obrazie, ten klucz jeszcze mamy w sumie. Co było na tym pierwszym, w sumie na drugim piętrze? Znaczy to powinno być parter ogólnie. To drugie to pierwsze, a to drugie tam piętro. Tutaj co było w ogóle w tym pomieszczeniu, bo ja już zapomniałem. A, tu nie byliśmy w ogóle. No, najwyraźniej używali tego. Co? A half cannot to six on the well at its weakest third floor. Reszta jest nieczytelna. Dobra, jolo, wchodzimy tam na górę. Najwyżej zginiemy, co się stanie, nie? Czy to odbicie lustrzane jest? O kurde, robak. Skurwibąk. Jak się bronić mogę przed nimi przecież?
Nie wiem, gdzie chodzę w ogóle. Co tu się stało, w ogóle też nie mam pojęcia. What the fuck to było? Dobra, czy tam nie idziemy? Ty, czekaj, to jest to samo pomieszczenie będzie. A może nie? Okej, okay. Musimy się ich pozbyć, bo inaczej nie będziemy mogli nic zrobić. Okej, to teraz możemy tam pójść. Do tego skurwibonka, co tam nas atakował. Problem jest taki, że te gówna tutaj są. Czy one mnie nie trafią? Chyba nie. Teraz tam możemy pójść. Tylko tutaj ten robal jeszcze jeden jest. Nie. Dobra, zdążyliśmy. Chyba, że to nie jest tu. A dobra, to jest tu. The convention have provided me to cover my research. I want to set up in the fog like my subject. Jakiś świat w ogóle uwięziony za mgłą jest, nie? Otherworld tak zwany. W tym świecie jest więcej, można sobie pozwolić, nie? Metamorfoza, nie? W tym świecie możliwa jest. To jest ta ważka. To ta ulotka była z... No, tu jest ten ta... Ten... Nie komar, tylko ta... Ten motyl nocny. On tu jest nawet, widzicie? Aha, czy on się zamienił? I tu jest ten motel. Tio, czy to ty? Coś ty zrobił sobie? Ha? Co się stało? Że coś skipnąłem przez przypadek? Czy wychodzi, że ten cały Tio jakby był kamieniem w tym naszym świecie, ale jak przyszło do czego, to on się zamienił po prostu w tego komara nocnego, nie? Znaczy komara, motyla nocnego. O, nawet tu jest. To się zamienił. To koniec? Ale czyżby? A, czy to nie jest koniec gry? Okej. Okay. Czy nie jeszcze będą robić? Moi mili, to było Metamorphosis. Trochę inny horrorek. Też taki bardziej, wydaje mi się, że to jest prototyp, bo jak widzicie, dalej tam będą chyba praca kontynuowana. Co wątpię, bo pewnie im się to chciało. Ale no, coś nowego, coś innego. Nie tylko jakby 3D horrorki, też jakiś izometryk, też od czasu do czasu fajnie jakby wpadnie. Tym bardziej, że no ja się typowo wychowałem na takich horrorkach. Więc jakby no trochę jestem bliżej domu. Tak czy siak, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Okej, tytuł, ale nic ciekawego. Jakby chociaż tu walka była, to by było ciekawsze. Naprawdę. Ale tak to może być, ale nic ciekawego. Trzymajcie się, do następnego. Hej!